Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Dawid Nachajowski. Witam Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie telewizji Trwam, temat tego odcinka to sprawa Polski w belgijskiej stolicy. Jest ze mną poseł do Parlamentu Europejskiego dr Zbigniew Kuźmiuk, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Szczęść Boże. Witam pana redaktora, witam telewizów, szczęść Boże. Szanowni Państwo, nasza ojczyzna, problem Krajowego Planu Odbudowy, budżetu oraz wspólnej polityki rolnej. Te tematy przewijają się w Brukseli, w belgijskiej stolicy, w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu. Dlatego zaprosiłem mojego gościa i chciałem zadać po pierwsze pytanie. Krajowy Plan Odbudowy, wizyta nowego ministra do spraw europejskich w Brukseli, dyskusje o finansowaniu KPO. Bo pamiętamy tę umowę techniczną, Komisja Europejska, polski rząd, dotyczącą finansowania z Funduszu Odbudowy. Była mowa o dwóch warunkach. Wsparciu krajów w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i reformie sądownictwa. Czy coś się zmieniło pana zdaniem na plus po tej umowie? Bo dyskusja trwa, a ludzie czekają na środki. Niestety, trzeba powiedzieć otwartym tekstem, mamy od dłuższego czasu, tak naprawdę od czerwca tego roku, blokadę polityczną wypłaty z KPO. Polski Plan spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia, które reguluje obowiązki stron w ramach KPO, ale jest ta blokada polityczna związana z reformą polskiego sądownictwa. Wydawało się już, że w czerwcu nastąpi przełom. Trochę kulisów tej sprawy odsłonił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla jednego z polskich tygodników. Mówiąc wprost, że w lutym tego roku zadzwoniła do kancelarii prezydenta pani przewodnicząca von der Leyen i poprosiła o kompromisowe działania pomiędzy komisją a polskim rządem. Rezultatem tej rozmowy był prezydencki projekt zmian w ustawie o sądownictwie, o Sądzie Najwyższym, który zawierał trzy te postulaty, których domagała się komisja, mianowicie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zaproponowania weryfikacji niezależności sędziów, ale w konkretnym procesie tylko i wyłącznie przez strony sporu. No i wreszcie po trzecie, możliwości weryfikacji wyroków wydanych przez likwidowaną Izbę Dyscyplinarną w odniesieniu do środowiska prawniczego, a tak naprawdę sędziowskiego. I wszystkie te trzy rozwiązania w ustawie się znalazły. No one są realizowane, Izba została zlikwidowana, sędziowie do nowej zostali wylosowani, został powołany przewodniczący nowej Izby. Ci sędziowie, którzy zostali ich zdaniem niesłusznie ukarani przez poprzednią Izbę Dyscyplinarną, mają możliwość dochodzenia swoich racji przed nową Izbą. No i mimo spełnienia tych warunków, nagle mamy woltę pani przewodniczącej von der Leyen, która wprawdzie nie dzwoni do pana prezydenta tym razem, tylko udziela jednej z gazet wywiadu i mówi, że w tych zmianach, które zostały już dokonane przez polski Sejm, brakuje jej jeszcze jednej, fundamentalnej, mianowicie możliwości kwestionowania statusu sędziów przez innych sędziów. No to jest warunek zaporowy, bo co to by oznaczało, gdybyśmy my chcieli się na to zdecydować? To znaczy, że odbieramy prerogatywy prezydentowi. Bo jeszcze raz przypomnę, w Konstytucji jest zapisane, że jeżeli prezydent nominuje sędziego, to z zawodu może usunąć go tylko przestępstwo, albo też, sytuacja, kiedy na skutek kar dyscyplinarnych zostanie usunięty z urzędu. No ja rozumiem, tylko panie pośle, myśmy już o tym rozmawiali ostatnio w wywiadzie i teraz, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, mając na uwadze kamienie milowe i komitet monitorujący KPO, poszerzenie jego składu, wielu ludzi podkreśla, że to jest właśnie bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o spełnienie wymogów nakreślonych przez komisję. Ursula von der Leyen może swoje powiedzieć w wywiadzie, ale ten akurat punkt i decyzja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która została podjęta o uzupełnieniu składu komitetu, że to się wpisuje właśnie w warunki, jakie Polska powinna wypełnić. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja mówię o umowie politycznej. Niestety polityka. W lipcu poprzedniego roku złożyliśmy plan
odbudowy taki sam jak wszystkie inne kraje członkowskie spełniające wszystkie warunki. I Grecja już dostała pierwszą wypłatę. Można tak powiedzieć, bo Trybunał Obrachunkowy, Francja, Hiszpania. I wtedy poprzez nacisk europosłów i polityków opozycji wprowadzono polityczną blokadę polskiego KPO. I o tym mówimy. Próbujemy zdjąć tą polityczną blokadę. I to są między innymi właśnie, to jest ta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i inne zabiegi. Natomiast pan mówi o rzeczach technicznych, które prowadzi ministerstwo. I tutaj tak się ale składa... to nie będzie problemem, jeżeli chodzi ale o zaraz... realizację kamieni milowych. Spokojnie. I byłem środków. Na posiedzeniu komisji w Polsce, na posiedzeniu Komisji do Spraw Europejskich. Był wiceminister z resortu funduszy i była dyrektor departamentu zajmująca się tymi negocjacjami. Mhm. I ona, można powiedzieć, że wylała oliwę na to wzburzone morze, mówiąc, że oni rzeczywiście krok po kroku rzeczy techniczne ustalają. Ten wniosek o płatność, bo ktoś sobie wydaje, no dlaczego Polska nie wystąpiła z wnioskiem o płatność? No co to jest za problem wysłania jakiejś kartki papieru. Tym bardziej, że Grecy już to zrobili i dostali pierwszą turę. Wniosek o płatność będzie miał 150 stron. 150 stron ustaleń technicznych. Krok po kroku te ustalenia techniczne są, że tak się wyrażę, realizowane. Jednym z ustaleń technicznych jest między innymi to, że Polska znowelizuje ustawę o energii odnawialnej i zmniejszy i umożliwi budowanie wiatraków także na lądzie. Wprowadziliśmy w 2016 roku ustawę 10H, czyli wiatrak nie może być budowany bliżej niż 10 razy wielkość jego śmigła, czyli nie bliżej niż 2 km od zabudowań. W związku z tym w zasadzie cała powierzchnia Polska nie spełnia tego, naszego kraju nie spełnia tego warunku. Teraz zmniejszamy to do 5H, czyli do kilometra. To pewne obszar, na pewnych obszarach Polski pozwoli budować wiatraki. To jest także no jakby wymóg związany z możliwością przyspieszenia udziału energii odnawialnej w miksie. To też jest ten warunek. Ta ustawa jest przygotowana, wchodzi do Sejmu. No takie rzeczy są tam zawarte, ale to są rzeczy techniczne. Jeszcze raz powtórzmy. Ja rozumiem, tylko wielu ludzi się zastanawia, panie pośle, bo tak jak rozmawiał pan ze mną wcześniej, że rzeczywiście Francja, Hiszpania, oni już otrzymali pierwszą transzę. I taka Grecja też, która jest o wiele mniejszym krajem, udało się wysłać wniosek i dostać pierwszą transzę. Jak to jest możliwe, że Polsce się nie udało? Nie, Polska może wysłać ten wniosek, znowelizuje tę ustawę i może wysłać wniosek, ale bez decyzji politycznej o zdjęciu blokady ten wniosek będzie leżał i nikt go nie będzie rozpatrywał. No to są dwie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o postępowanie techniczne, po wyjaśnieniach pani dyrektor, jestem spokojny. Widać, że to jest prowadzone profesjonalnie, krok po kroku, tak jak ona mówi. Mamy wszystko, te 150 stron w komputerze, uzupełniamy. W każdej chwili możemy nacisnąć klawisz i wysłać je do Brukseli. Tylko bez tej decyzji politycznej, o której rozmawiamy, to po prostu nie ma sensu. Więc pan minister przyjechał do Brukseli właśnie po to, żeby prowadzić rozmowy polityczne i zapytać, kiedy blokada polityczna zostanie zdjęta i co jest jej warunkiem. Bo w tej chwili my naprawdę nie wiemy, co jest warunkiem zdjęcia tej blokady politycznej. Wykonaliśmy już tyle ruchów. Ten chyba będzie ostatni. Jak pan odczytuje słowa też prezydenta, który mówi, że oczekuje dojrzałości od niektórych w Sądzie Najwyższym i odrobiny refleksji, prawda? No w Sądzie Najwyższym dodatkowo, oprócz tego wszystkiego, o czym mówimy, mamy swoisty rokosz. No, ten apel, stanowisko, nie wiem co to jest, które podpisało 30 sędziów, no mówi wprost, że oni nie będą sądzili z sędziami powołanymi, rekomendowanymi przez nową KRS. No to co to znaczy? Że to jest... ci sędziowie doskonale wiedzą, ale co to oznacza? Bo znają wyrok TSUE, który mówi wprost w tym 135 punkcie. Sędzia jest niezawisły, niezależny. Nie może być ścigany za to, za wymierzanie wyroków. Natomiast jeżeli kwestionuje status innego sędziego, to oznacza, że odmawia wymiaru sprawiedliwości,
i w związku z tym łamie także prawo unijne. Oni to wiedzą, ale apel podpisali. No i tak naprawdę wszystko zależy od prezydenta, czy potraktuje ten apel jako zrzeczenie się urzędów przez tych sędziów, czy też przez nowego szefa sądu dyscyplinarnego będzie próbował się z nimi układać. Moim zdaniem jest tam wniosek jednego z profesorów i jednocześnie sędziego Sądu Najwyższego. Wystosował do pierwszej prezes Sądu Najwyższego taki apel, że treść tego listu świadczy o tym, że 30 sędziów Sądu Najwyższego zrzekło się urzędów, przestało być sędziami. A kto w pana ocenie powinien dokończyć ten dialog z komisją i problem sądownictwa w Polsce? Czy prokurator generalny Zbigniew Ziobro powinien przyjechać do Brukseli? Oczywiście no, minister sprawiedliwości odpowiada za wymiar sprawiedliwości i za reformy. Mówiąc szczerze, no, jestem trochę zdziwiony, że to jakby zostało wyjęte i negocjuje te sprawy kto inny. Że te elementy znalazły się w, no właśnie, chociażby w polskim KPO i negocjował to minister od funduszy, a być może powinien to negocjować minister od wymiaru sprawiedliwości. No i wreszcie jest ten wątek związany z zaangażowaniem pana prezydenta. To też jakby było poza kompetencjami ministra, więc w sprawie... Bo Polacy się mogą zastanawiać, że to akurat jest prowadzone na takim, a nie innym szczeblu. Kto powinien to dokończyć i kto odpowiada za owocne rozmowy lub nieowocne rozmowy z Brukselą, panie, prawda? Panie redaktorze, dokonaliśmy zmiany na stanowisku ministra do spraw europejskich. Odszedł pan minister Szymański, który no, był... Że szukał tak się, w pewnych sprawach kompromisów no, i też właśnie, mówił, był że postrzegany jako fachowiec. No ale był ostatecznie uznawany za trochę prezentujący za miękkie stanowisko w stosunku do Polski. Został powołany nowy minister, dajmy mu działać. Jego pierwsza wizyta w Brukseli, pierwsze spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po wizycie prezydenta w Brukseli, po licznych wizytach premiera Morawieckiego w belgijskiej stolicy, jest tak, a nie inaczej, mając na uwadze dialog pomiędzy Komisją a Polską, jeżeli to można nazwać dialogiem w pewnych kwestiach, prawda? I czy z pana doświadczenia, jak pan kiedyś opowiadał, że przychodzi dyrektor pewnego departamentu i urzędniczo wykłada, w jaki sposób ma być realizowane dane rozporządzenie, to czy nie lepiej byłoby na zasadzie prostej wymiany pism pomiędzy urzędnikami wyjaśnić te kwestie czysto technicznie? Według mojej wiedzy na poziomie technicznym wszystko odbywa się tak, jak w odniesieniu do innych krajów. Natomiast na poziomie politycznym jest zupełnie inaczej. No doskonale wiemy, że my i Węgrzy jesteśmy na cenzurowanym w dużej mierze na skutek tego, co zrobiła tutaj w Brukseli polska opozycja. Mówi się, że Węgrzy nie będą mieć problemów, bo Orban już podjął pewne działania i zobaczymy. Kompromis z Brukselą jest możliwy. Zobaczymy, czy Orbanowi się to uda. Ja obserwuję to od 2014 roku. Widziałem jeszcze końcówkę tamtego rządu PO-PSL i relacje z instytucjami europejskimi. I widziałem, jak te relacje zmieniły się po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie od początku. Mamy to, co mamy. Biorąc pod uwagę to, co teraz pan powiedział, gdyby ktoś zadał panu pytanie, wiemy, jaka jest większość w Unii Europejskiej, wiemy, w jaki sposób pewne procesy zostały przeprowadzone, mając na uwadze nasz kraj. Czy Polska jest krajem liczącym się na arenie międzynarodowej? No co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości. Oczywiście mamy gigantyczny potencjał. Co więcej, no przykro to powiedzieć, no ale wojna na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainie jeszcze ten potencjał uwypukliła. No jesteśmy kluczowym krajem, jeżeli zakładać, a zakładam dobrą wolę, patrzę na te decyzje, wypowiedzi publiczne urzędników unijnych. Unia Europejska, instytucje europejskie są za tym, żeby wspierać Ukrainę ze wszystkich sił, żeby wygrała z Rosją. I jeżeli Komisja, instytucje europejskie poważnie podchodzą do tego i rzeczywiście chcą wspierać Ukrainę, aby ostatecznie wygrała tę wojnę z Rosją, to Polska jest kluczowym krajem.
W związku z tym nakładanie sankcji na Polskę, a blokadę KPO postrzegam jako sankcję, blokadę z powodów politycznych, nie technicznych. Kończąc myśl z punktu widzenia polityki zagranicznej, bo wie pan, w jaki sposób funkcjonuje Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski w obecnych relacjach, mając na uwadze też większość Parlamentu Europejskiego i to, w jaki sposób jest usytuowana teraz scena polityczna z instytucjami Radą Europejską na czele. Jak pan postrzega Polskę tutaj? No, Grupa Wyszehradzka na pewno to, co robią Węgry w odniesieniu do Ukrainy, no trochę to skomplikowało, że tak się wyrażę, relacje. No ale jeżeli chodzi o jakby sprawy europejskie, to Grupa Wyszehradzka działa bez zastrzeżeń. Natomiast Trójkąt Weimarski, no co tu się dużo oszukiwać, no jest moim zdaniem absolutną fikcją. No, mamy wielkie Niemcy, które właśnie doznały druzgocącej porażki, jeżeli chodzi o politykę wschodnią. Mamy Francję, która miota się pomiędzy tym, aby Rosję potępić i z Rosją współpracować, i Polskę, która jednoznacznie opowiada się za bezwzględną pomocą Ukrainie, aby z Rosją tę wojnę wygrała. Tu rozbieżność interesów jest tak gigantyczna, że ten twór jest po prostu tworem sztucznym. Też padło w belgijskiej stolicy takie określenie, że należy prowadzić wobec Unii Europejskiej taką politykę, jaką Unia prowadzi wobec nas. I teraz problem budżet 2023. Z pana doświadczenia jako polityka, który zajmuje się tą sprawą, weto w sprawie tego budżetu, czy to byłoby korzystne? Absolutnie, to jest moim zdaniem nieporozumienie. To jest budżet będący elementem, to jest już trzeci budżet obecnej perspektywy finansowej. Jeżeli chcieliśmy się twardo postawić w sprawach finansowych, to mogliśmy to zrobić przy wieloletniej perspektywie finansowej. Teraz tego rodzaju weto kompletnie nam nic nie daje. Co więcej, zostałoby odebrane przez pozostałe kraje członkowskie jako po prostu skrajna nieodpowiedzialność. Przyjęliśmy ramy finansowe. Każdy kolejny budżet roczny jest realizacją tych ram finansowych. Skoro zgodziliśmy się na ramy finansowe, to trudno element tych ram wetować. Ja rozumiem. Zaawansowane negocjacje, przypomnijmy, już są naprawdę zaawansowane negocjacje, jeżeli o to chodzi. Budżet jest na finiszu, przegłosujemy go najprawdopodobniej na sesji w listopadzie. Tak, i co ciekawe, jeszcze jest taki kontrargument ze strony pewnych Polaków, że polski rząd naprawdę na wiele się zgodził w Brukseli w sprawie wieloletnich ram finansowych, przyszłej siedmiolatce. Sprawa udzielenia zielonego światła na osiąganie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050, wizyty premiera i tak dalej. I mamy taką sytuację, jaką mamy. Niektórzy domagają się komentarza krytycznego, że mogliśmy wcześniej zapobiec pewnym procesom, które mają miejsce teraz. Wie pan, no tego już teraz nie sprawdzimy. Chcieliśmy być, no w Unii mamy do czynienia z tym podejściem kompromisowym, że sprawy posuwane są do przodu poprzez kompromisy. Chcieliśmy się zachowywać tak właśnie, ale okazało się, że jednak polityka jest silniejsza niż owe kompromisy. No i jesteśmy w tym sporze politycznym. Ja ciągle mam nadzieję, politycznie my się liczymy, czy nie, pana zdaniem? No absolutnie się liczymy. Co więcej, nasza pozycja, tak jak powiedziałem, przykro to powiedzieć jeszcze raz, w związku z wojną na Ukrainie, nasza pozycja polityczna absolutnie urosła. Jesteśmy w tej pierwszej kategorii krajów. Natomiast w defensywie są ewidentnie Niemcy, a po części także i Francuzi. Zobaczymy, jak będzie zmieniać się konfiguracja. Pozwólmy po wyborach włoskich, pozwólmy działać pani Meloni na najbliższym szczycie. Zobaczymy, jakie będą budowane nowe sojusze. Odbyło się wysłuchanie publiczne, szanowni państwo, ostatnio w Brukseli z udziałem komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. 60-lecie wspólnej polityki rolnej to jest ważny fundusz, mając na uwadze pozycję Polski, pozyskiwanie i zasilanie tymi europejskimi środkami, budżety domowe rolników, prawda? W jaki sposób pan postrzega problemy, mając na uwadze starą piętnastkę i te kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004, przypomnijmy, maj 2004, przystąpienie Polski do struktur wspólnoty, bo też trzeba brać pod uwagę warunki konkurencji na rynku europejskim i obecną sytuację polityczną. Polska w Brukseli, prawda?
dwa wątki z tej dyskusji. Rzeczywiście to była ta bardzo poważna dyskusja, interesująca. 60 lat, no to oczywiście szmat historii. Było na sali aż trzech komisarzy, w tym ważny komisarz Fischler, który prowadził wcześniej reformę polityki europejskiej. Zresztą komisarz aż przez dwie kadencje, mocny komisarz. Dwa ważne wątki. Poruszył je także komisarz Janusz Wojciechowski. No właśnie, żeby pozwolić zrozumieć sytuację chociażby polskiego rolnictwa czy rolnictwa w krajach za tak zwaną żelazną kurtyną. Dlaczego ono jest ciągle zróżnicowane? Dlaczego wspólna polityka rolna powinna usuwać te różnice? W sytuacji, kiedy stare kraje unijne korzystały już ponad 40 lat z dobrodziejstw wspólnej polityki rolnej, to 12 krajów przyjętych do Unii w 2004 roku była w zgoła innej sytuacji. W tym samym okresie, w latach 60. i 70. w Polsce na przykład obowiązywały obowiązkowe dostawy, czyli rolnicy finansowali rozwój państwa. Tutaj mieliśmy wspólną politykę rolną już dwufilarową i środki na wsparcie rolnictwa, a w Polsce było odwrotnie. To rolnicy składali się na rozwój naszego kraju. Stąd właśnie różne stany rolnictwa i konieczność, aby komisja przy rozdziale środków o tym pamiętała. I druga sprawa, szczególnie ważna po tym szoku spowodowanym pandemią koronawirusa, no i wojną, bezpieczeństwo żywnościowe. Zrozumieliśmy, czym jest bezpieczeństwo żywnościowe. Blokada eksportu zboża z Ukrainy do Afryki może spowodować kolejną falę emigracyjną z Afryki do Europy. Wiemy, że to jest realna rzecz. Skoro bardzo mocno kosztuje bezpieczeństwo militarne, wszystkie kraje wydają coraz więcej pieniędzy, no 2% PKB na wojsko. Skoro bardzo kosztuje bezpieczeństwo energetyczne, tak, wzrosły nośniki energii, wszyscy wydatkują na nowe gazociągi, gazoporty i tak dalej, kosztuje to olbrzymie pieniądze, to również zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego musi kosztować. Natomiast budżet na WPR przez lata zmniejsza się, zaczynał od 0,7 unijnego PKB. W tej perspektywie jest to tylko 0,4% unijnego PKB. Za takie pieniądze bezpieczeństwa żywnościowego Europejczykom nie zapewnimy. Dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gościem w studiu dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, frakcja EKR w Parlamencie Europejskim, był moim gościem. Dziękuję za wspólną dyskusję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże.